Fragment z Ewangelii św. Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Wydarzenie z winnicą i rolnikami to ważna przypowieść Jezusa. Okazuje prawdę o człowieku, o jego przewrotności, mimo wielkiego serca właściciela winnicy. Ci ludzie tam pracujący okazali się bardzo nieuczciwi, chciwi, wręcz szaleni w swej nienawiści. Oni chcą panować, a właściciel, który symbolizuje Boga, szuka cierpliwie rozwiązania, takiego, które ocali tych rolników. Na próżno. Zabijają sługi posłane, a nawet zabijają syna, którego posyła właściciel, by odebrać należność. Czy to była lekkomyślność ojca, by posłać syna? Nie. Święty Jan Chryzostom wyjaśnia, że słowa, które wypowiada do siebie gospodarz, uszanują mojego syna, nie świadczą o jego naiwności. Nie mówi tego dlatego, że nie wiedział, w żadnym razie, ale dlatego, że chce pokazać, iż grzech jest wielki i pozbawiony wszelkiego usprawiedliwienia. Przecież on sam go posłał, chociaż wiedział, że go zabiją. Mówi: uszanują, oznajmiając, że to właśnie powinno było się stać. Uszanować Boga, co do mnie przychodzi. Pokochać Jego wolę, a nie walczyć z Jego wolą. Tego uczymy się dzisiaj. Tego uczy nas Maryja, która jest służebnicą pańską. Pamiętajmy w naszym codziennym dziesiątku różańca o wszystkich tych, co walczą z Bogiem, co buntują się wobec Jego praw i przykazań. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, na śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.